Witam Państwa przy takim pięknym dniu przed naszym Bytomskim Muzeum Górnośląskim i udajemy się na wystawę Skarby Śląskiej Szafy, gdzie zaprezentowane są stroje chopskie nie tylko z Górnego Śląska, ale z całego Śląska, bo z Dolnego też. Także co tu będziemy dużo rozprawiać? Zapraszam! Anna Grabińska-Szczęścia, kierownik działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i jesteśmy na wystawie Skarby Śląskiej Szafy. Faktycznie mamy tutaj skarby ze Śląska związane ze strojem, i damskie, i męskie, i robocze, i codzienne, odświętne. I przede wszystkim mamy tak podzieloną tą wystawę na takie sekwencje, że chodzi tutaj nam o Górny Śląsk i częściowo niewiele eksponatów, ale też mamy pokazany Dolny Śląsk. I w tym Górnym Śląsku przede wszystkim skupiamy się na rozbarku, bo to jakby tu jest teren podejmowany przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i skupiamy się na tym rozbarku. Tutaj pokazujemy jakby najwięcej i na tej podstawie tego rozbarku jest jakby tworzona dalsza cała narracja. No i oczywiście poza rozbarkiem mamy strój pszczyński, mamy raciborski, mamy rybnicki, mamy górali Beskidu Śląskiego, mamy strój wołaski, czyli z okolic Cieszyna. No i jeszcze oprócz tego tam Gliwicki i są też wyspy takie pokazane w mniejszej ilości, czasem tylko na zdjęciach, jak Szynwald, Wilamowice czy strój Laski. I później mamy jeszcze z tej części Górnego Śląska, mamy też pokazany strój opolski przede wszystkim i pewne elementy tam terenu opolszczyzny, no i strój dolnośląski, przy czym on jest już pokazany raczej w takich elementach, ponieważ jest to są nasze najstarsze zabytki, bo one są jeszcze zbierane przed wojną i większość z nich jest datowana na koniec XIX wieku, dlatego też to są takie bardzo wartościowe rzeczy, jedwabie, brokat, cykiny i tutaj jakby nie za dużo pokazujemy, ale można na podstawie tych kilku obiektów też jakby, jakby zobaczyć całość, nie? Jest też fragment mówiący o tym, że strój powstaje, czyli jest szyty, że jest koronka klockowa, jest szydełkowa, jest maszyna, jest miednica, ciernica, motowidło, czyli wszystkie te elementy, które kiedyś jakby służyły do tego, żeby ten strój powstał. To jest wprawdzie pokazane w takiej skróconej wersji, bo nie chodziło nam tutaj jakby stricte o rzemiosło, tylko o sam jakby wygląd. I jest też strefa taka już z podziałem może, gdzie jest pokazany orszak ślubny. Oprócz orszaku ślubnego jest taka ciekawostka, ponieważ jest pokazy, zazwyczaj o tym orszaku ślubnym śląskim my mówimy w ten sposób, że jest to panna młoda występująca w czarnej jakli, w czarnej kietce, czyli w tym takim stroju czarnym. Natomiast nam udało się pokazać też pannę młodą już po tej ceremonii kościelnej, czyli przygotowującą się lub już po oczepinach, ubraną już nie na czarno, tylko w biały strój. Jest to o tyle ciekawe, że to jest jedyny eksponat, który taki mamy, właśnie kiecka do oczepin biała. I to jest też kiecka z historią, że dokładnie wiemy, w jakim ona była celu szyta. Wiele z tych elementów w ogóle, bo to są wszystko to pochodzi jakby z naszych zbiorów z muzeum. Jest tylko jeden obiekt, który nie jest muzealny, to jest akurat wieniec. Natomiast cała reszta to są wszystko obiekty muzealne. Najstarsze to są z XVIII wieku, dość sporo jest z XIX, natomiast przeważająca część to jest początek XX wieku, tak do lat 40. Tych obiektów jest najwięcej. No i z racji z tego, że są to też jakby obiekty muzealne, to wiele z nich się wiąże właśnie z jakąś historią. Wiemy, w jakim celu były szyte, czasem wiemy, przez kogo szyte, albo jak długo były używane. I dzięki temu nam się udało, mam nadzieję, pokazać takich parę takich takich naprawdę perełek, jednorazowych obiektów specjalnie szytych na jakąś okazję. I to tak pokrótce jakby o całej wystawie jest. Ważny jest jeszcze układ jakby wystawy, który stworzyłyśmy, ponieważ wystawa jest tak konstruowana, że w niektórych miejscach jest pokazane wiele obiektów o jednym temacie, na przykład wiele fartuchów czy wiele jakli, po to właśnie, żeby pokazać tę różnorodność tego stroju, że nie ma dwóch takich samych obiektów, czyli jak na przykład mamy
w zbiorach 400 fartuchów, to nie mamy dwóch takich samych. Jak mamy 300 jakli, to nie mamy dwóch takich samych. One na pierwszy rzut oka wyglądają wszystkie bardzo, bardzo podobnie, jak się przyjrzymy tym jaklom, ale już w szczegółach, w podszewce, w zdobieniu, w materiale, one już są całkowicie inne. I to też jakby pokazuje ten taki główny rys w ogóle stroju śląskiego, że on niezależnie od regionu składa się z bardzo podobnych do siebie elementów, czyli musi mieć tą bieliznę, musi mieć te halki, musi mieć te kieckie spodnie, musi mieć tą kieckę u góry tą zszytą ze stanikiem, musi mieć jakąś górę, gdzie dla panny ma właśnie albo kabotek, albo jakiegoś innego rodzaju właśnie taką białą, powiedzmy, bluzeczkę w dzisiejszym znaczeniu. I na to ma albo wierzchę, albo oplecek, albo żywotek. Wszystko to jest w dość podobnym kroju. A mężatka właśnie ma albo jakle, albo jakiś spencer na siebie założony, czy już bez białego, bez koloru, bardziej w ciemnych tonacjach. I zawsze fartuch. We wszystkich regionach, czy to jest Góralszczyzna, czy to jest Rozbark, czy to jest Opolski, wszędzie występuje fartuch. Wszędzie występują u panien wstążki, u mężatek rzadziej, ale też. I to jakby na tej wystawie chcieliśmy pokazać, że jest pewien rys, który się powtarza w każdym stroju taki sam, natomiast już szczegół, materiał, zdobienie, to już właśnie pokazuje, z jakiego coś jest regionu. Bo tutaj możemy podzielić nawet, teraz już może mniej osób to jakby kojarzy czy zna, ale na przykładzie na przykład takiej purpurki, chustki rozbarskiej, inaczej purpurkę wiązało się na Lipinach, inaczej w Dąbrówce, a jeszcze inaczej na Rozbarku. To samo dotyczyło czepca, inaczej układały kryzę panie z jednej miejscowości, inaczej z drugiej. I tak też dotyczyło to szerokości wstążek, zdobienia na fartuchach. Fartuch był zawsze taki sam, zawsze tej samej długości, ale pewne na przykład zdobienia czy układ wstążki w latach 20. Paniom pokazywały dokładny szczegół. One spotykały się na przykład na takim targu i one doskonale wiedziały, które z której miejscowości. One były wszystkie ubrane w klasyczny, powiedzmy, strój rozbarski, ale potrafiły rozpoznać, czy ta jest z Piekar, a ta jest z Dąbrówki, a tamta jest z Redzionkowa. Po takich drobnych niuansach, które dla nas właściwie dzisiaj, gdyby nie jakieś badania terenowe, to są już, no można powiedzieć, nierozpoznawalne. Owszem, możemy do tych rzeczy dojść, na przykład oglądając zdjęcia archiwalne. Widzimy, że panie są tak samo ubrane, a jest jakiś niuans i wtedy patrzymy na miejscowości i widzimy, o co chodzi, że ten niuans się powtarza też na innych zdjęciach. I tak to właśnie mniej więcej wygląda, że stojąc na wystawie, w miejscu, gdzie widzimy Rozbark, troszeczkę też wtedy widzimy Cieszyn, kawałek dalej widzimy Racibórz, Rybnik i możemy sobie to jakby porównać, jak się zmienia ten krój jakli i jakie są dodatkowe zdobienia. No i to myślę, że tak w pigułce jakby o całości wystawy, a później już możemy przejść do takich szczegółów. W tej części mówiącej o stroju wołaskim i stroju Beskidu Śląskiego, gdzie widać, że strój cieszynianek, czy ten właśnie wołaski z okolic Cieszyna, był jednym z takich najbardziej bogatych strojów. Tu mamy akurat porównanie dwóch kobiet, gdzie jedna jest ubrana w srebrną biżuterię, która jest jeszcze złocona do tego, no i to już siłą rzeczy jest bardzo bogata gospodyni. Jest to strój starszego typu. Natomiast obok już mamy raz, że nowszy typ, gdzie widzimy właśnie, że zamiast na przykład pasa srebrnego jest pas cekinowy, gdzie widzimy już, że fartuch jest taki brokatowy, już troszkę jest bluzka inna. Jest to jakby porównanie ich i oprócz tego możemy też jakby przeskoczyć właśnie na Beskid Śląski, gdzie jakby teren też wymusza użycie innych materiałów. Mamy więcej wełny, mamy więcej płótna, tu już pojawiają się kożuchy, tu już na przykład góralki żyjące w innym terenie niż na przykład kobiety żyjące w Cieszynie poruszają się po innym terenie, więc siłą rzeczy też ten strój ich jest mniej taki, bardziej praktyczny można powiedzieć, a mniej taki zdobny, aczkolwiek w pewnym momencie one też zapożyczają na przykład spinki od cieszynianek, no żeby też być tą taką elegancką, ozdobną, piękniejszą. I na przykład w gablocie mamy pokazane srebra, gdzie tutaj jest
chociażby pas z 1810 roku. To jest pas srebrny, złocony, no już taka rzecz, no mówiąca o bardzo, bardzo dużej majętności kobiety, która taki pas posiadała. W Cieszynie oczywiście, nie tylko w Cieszynie, bo w okolicy był cały zestaw takich złotników, którzy się specjalizowali dokładnie właśnie w tych ozdobach do stroju. No później z biegiem czasu, jak ten strój zaczął systematycznie zanikać, no to pozostali już tacy złotnicy, którzy właśnie wyrabiali takie bardziej współczesne rzeczy na wzór tych tradycyjnych, ale współczesne, czyli na przykład broszki pewnego typu, czy spinki do mankietów, ale dalej tymi technikami tradycyjnymi. I tutaj też na przykład mamy porównanie, gdzie mamy kieckie cieszyńskie, żywotek cieszyński, ten późniejszy i po drugiej stronie wcześniejszy. I można zauważyć różnice w wyszyciach, tą monochromatyczność, bardzo wąski na przykład żywotek i bardzo szeroki, gdzie tu już pojawiają nam się w tych bardziej współczesnych, pojawia nam się kolor, pojawiają się cekiny, jest całkowicie też inny rozstaw tego wyszywania na takim żywotku. I widać właśnie też, jakby został ten sam krój, a jak nam się zmienia zdobnictwo, które mówi o pewnej modzie, o pewnych latach. I tu na przykład właśnie akurat strój szynwalski, czyli ze wsi kiedyś Bojków, gdzie byli stricte osadnicy niemieccy. No akurat z tego stroju nie mamy elementów, ale zachowały się archiwalne zdjęcia pokazujące, jak ten strój wyglądał, co w porównaniu właśnie z tym, bo to jest teren Gliwic, dzisiaj to jest dzielnica Gliwic, i w porównaniu na przykład ze strojem gliwickim widzimy różnicę, że jednak ci osadnicy niemieccy, którzy tam byli, byli na tyle odrębną, zwartą grupą, że nie przejęli tego stroju takiego właśnie rozbarskiego z okolicy, tylko mieli stricte swój, ale też widać, że on jest dość zbliżony do w ogóle stroju panującego w tych wszystkich okolicach w danym czasie, czyli w tych latach 20-30. I tu w tej części właśnie mamy strój jeszcze pszczyński, strój gliwicki, strój rybnicki i raciborski, gdzie można zauważyć podobieństwa i różnice pomiędzy tymi strojami, co od których sąsiadów jakby jest przejęte. No i po drugiej stronie strój męski. On jest o tyle ciekawy, że we wszystkich muzeach są to jakby eksponaty w najmniejszej liczbie. Strój męski praktycznie w każdym regionie jako jeden z pierwszych zanikał. Ten damski się dłużej utrzymywał. No myślę, prawdopodobnie chociażby dlatego, że mężczyźni jakby przechodzili do pracy przede wszystkim właśnie w przemyśle, w hutnictwie, w górnictwie. No i ten strój utrzymywał się tylko i wyłącznie tam, gdzie były te prace takie gospodarcze, rolne, dlatego też tu na przykład na rozbarku dosyć długo strój męski się utrzymywał, bo właśnie chłopi, włościanie, rozbarscy byli bardzo bogaci. No i ich było po prostu stać na to, żeby taki strój mieć, bo każdy właściwie element stroju i męskiego i damskiego, ten odświętny, no on był drogi. To były drogie rzeczy, to były z drogich materiałów, a ten odświętny był oczywiście jeszcze zdobiony, więc jakby tu ta cena szła w górę. Ale no w tym męskim rozbarskim ciekawostką są między innymi właśnie guziki, które tu w gablotce możemy zobaczyć. Guziki przedstawiające właśnie jakby poszczególne prace rolne, i to było takie bardzo charakterystyczne w tym stroju rozbarskim, takie wytłaczane guziki. I każdy z tych guzików, nie tak, że był komplet jednakowy, tylko każdy z tych guzików był jakby inny, z inną tą pracą. No i też tu jakby starałyśmy się pokazać, bo tam oczywiście mężczyźni są ubrani w całości na manekina, a tutaj starałyśmy się pokazać jakby te elementy punkt po punkcie, bo też właśnie oprowadzając czy prowadząc grupę, łatwiej jest jakby prowadzić tą narrację i opowiadać o czymś, jak to wyglądało. No chociażby takie spodnie jelenioki, czyli ze skóry, bardzo twarde, bardzo sztywne, które najczęściej w ogóle moczono, żeby założyć na siebie. No i później one schły jakby na tym mężczyźnie.
związaniami, no właśnie po to, że one musiały być marszczone u góry i żeby włożyć je w takie wysokie buty z cholewami, co nie było takie proste, no trzeba było tam mocno przywiązać, żeby właśnie wkładając te buty, te spodnie się układały jak należy. Koszula, która w pewien sposób służyła też trochę za takie, powiedzmy, kalesony, można powiedzieć, bo ona była prawie, że na całą długość, widać, że to jest taka, no nie dzisiejszy typ, nie? Cała tam wciśnięta w te spodnie, rozcinana tylko i wyłącznie u góry, a nie na całej długości. No to też są takie właśnie ciekawostki, o których mając te elementy jakby właśnie rozłożone, możemy mówić. Tu są też dwa takie ciekawe czepce, z między innymi ten i ten, czepce, które były czepcami ślubnymi. One takie eleganckie, ślubne były i w Raciborzu, i w Pszczyńskim się też pojawiały takie mocno zdobione czepce. No bo to była ta właśnie ekstra specjalna okazja, kiedy tak czepce zdobiono. No i oczywiście też w każdym z tych miejsc jest strój, czasem pojawia się manekin, ale też jakby oglądając dany fragment, można też zobaczyć te elementy na fotografiach. Są wszędzie fotografie, czasem nawet udawało nam się ubrać prawie, że w ten sam strój, co jest na danej fotografii. Oczywiście wszędzie są opisy, bo też no nie każdy z nas na każdym stroju się zna, więc jeżeli ktoś chce doczytać, opisy są, myślę, dosyć szczegółowe. Jak ktoś chce tak głębiej wejść w dany temat, to jeszcze sobie może doczytać. No i tu jeszcze mamy z Opolszczyzny elementy strojów. Tu jest też taka ciekawostka, którą właśnie na tej kietce można opowiedzieć, na tym buroku czy mazelonce, jak w tamtych rejonach nazywano kiecki, ten przód, bo tak czasem można, niektórzy mówili, a czemu wy takimi tą nieładną stroną to wystawiacie? A tu chodzi o to, że to jest akurat przód i w naszych kieckach rozbarskich też tak było, to jest przód, a przód przykrywał fartuch, więc był niewidoczny i nie musiał być marszczony. No a kobiety były na tyle oszczędne, że tak powiem, w tym wszystkim, że no to, co nie było widoczne, było robione z gorszych materiałów. Nie dbano tak jakby o te elementy, bo tu w momencie, kiedy zasłaniał to wszystko fartuch, tu już nie było potrzebne żadne marszczenie. Marszczenie było zawsze z tyłu, bo to tył był wyeksponowany i to było właśnie widać, nie? No i tu też z takich właśnie jeszcze ciekawostek, no to mamy pokazaną z Dolnośląskiego już taką jedną, bo mamy więcej, ale taką jedną, tam mamy 1700 bodajże chyba szóste, nie? Jeśli dobrze pamiętam, szafę, które pokazane mamy też skrzynie wianne, w których były właściwie i trzymane stroje, ale też i jakby przenoszone te stroje, nie? Że to się mówiło, że pani młoda jak przychodziła, znaczy już wtedy żona przychodziła do męża na mieszkanie, no to jakby wiozła ze sobą skrzynię, nie? I nawet były takie powiedzenia, że nie do końca ważne, jak wygląda pani przyszła żona, tylko ile skrzyń za nią jedzie. Też się właśnie w ten sposób mówiło. No i to bardzo, bardzo bogate z końca XIX wieku czepce dolnośląskie z rejonu Karkonoskiego, Jeleniogórskiego, Wałbrzyskiego. No to były takie w tamtym rejonie właśnie takie bardzo specyficzne te czepce. Chociaż jak widać, ten Racibórz też miał takie ładne, z tym, że te były odświętne, a tam już to był tylko i wyłącznie jednak ślubny czepiec. I tu mamy właśnie orszak, którym też chodziło, dlatego on jest tak wyeksponowany, bo też nam chodziło o to, żeby inaczej niż na naszej wystawie stałej, gdzie wszystko widzimy z przodu, tu można obejść naokoło, zobaczyć, że faktycznie ta pani młoda, ona ma czarną jaklę i czarną kieckę, bo z tej strony tego nie widzimy, nie? Można obejść naokoło, można zobaczyć, jak są upięte z tyłu wstążki i wszystkie te elementy, a tu mamy właśnie tą panią, która już ma, jest po tej, widzimy tutaj zdjęcia, one są, to są zdjęcia z oczepin, gdzie widać, że ona jest jednak w całkowicie innym stroju i jest już w tej chustce, merynce do tańca, czyli jest po tej części już
kościelnej. Tu jest też właśnie taki też niuans, że wszystkie czepce śląskie, rozbarskie, one mają bardzo mocno wykrochmalone te koronki, te kryzy. Natomiast czepiec zakładany do oczepin nigdy tego nie miał. Chodziło o taką symbolikę, że jak jej założą tej chwilę temu pannie, teraz już mężatce, założą ten czepiec na głowę, to te klapnięte kryzy miały symbolizować właśnie takie, że skończył się etap rozglądania już na boki, już tak nie rzucamy tymi oczyma gdzieś tam po bokach. I to tak trochę taka właśnie symbolika nam się przekradała. I po drugiej stronie jeszcze mamy też takie dwie w sumie ciekawostki, bo mamy tutaj część jakby jesienno-zimową, ale też żałobną. I tu jest o tyle to ciekawe, że w środku mamy szatkę cieszyńską, która jest czarna i ona nam się od razu kojarzy z tą częścią żałobną czy postną. Natomiast po prawej mamy chustki rozbarskie, też postne i żałobne. I one nie są czarne, tylko białe, z takim czerwono-fioletowym, to się mówi na nie, że to by chustki z makiem. I po drugiej stronie są akurat wilamowskie, które też nie są czarne, ponieważ no jakby właśnie te białe chustki były oznaką postu, żałoby. I ta część zimowa, gdzie też można sobie porównać coś, czego zazwyczaj w ogóle nie widać na manekinie, czyli tak zwaną watówkę i kiełbasę. Dwie rzeczy praktycznie obowiązkowe dla kobiety śląskiej, szczególnie rozbarskiej, bo kobieta, ta śląska rozbarska musiała kiedyś być, nie tylko rozbarska, w ogóle na Śląsku, powinna być kopiasta. Biodra musiały być duże. Chodziło o to, że no taka kobieta i dobrze na pewno gotuje i też jakby będzie no później była w stanie rodzić dzieci, więc chude, szczupłe, wszystkie się poszerzały. Latem używano takich kiełbaśnic, które wiązano w biodrach i w tym momencie wszystko tak pięknie stało. Natomiast zimą zakładano watówki, czyli takie właśnie watowane kołderki. Bardzo ciężkie, ale też pamiętamy o tym, że no, kobiety nie miały przecież spodni i właściwie kurtek też, ani płaszczy. Jeżeli miały, to miały jakle zimowe, albo takie wielkie chusty, którymi jak kocem się całe owijały. Tu mamy akurat filmik, który był kręcony teraz z takiego programu Etnopolska. Filmik o tym, jak się robiło galandę, jak ją należy zakładać punkt po punkcie, kawałek po kawałku poprawnie. Tu mamy też tamborki, gdzie są elementy prawdziwych, oryginalnych, gdzieś tam wstążek, w części początkowej też inny kawałków stroju, tam też na słupku i to są rzeczy do dotykania. No i w tamtej części mamy szafę z replikami strojów, gdzie można właśnie się też ubrać w całości. To widać, to nie, że możemy stać w jednym miejscu i zobaczyć jakle odświętne i fartuchy odświętne, w drugą stronę porównać je sobie właśnie z jaklami codziennymi, tymi na dole, bo u góry są akurat na niedzielne wyjścia, ale takie letnie niedzielne wyjścia i z fartuchami też właśnie takimi bardziej codziennymi, na nieodświętnymi, nie na Boże Ciało, porównać sobie i materiał, i jakby zdobnictwo, i o co w tym wszystkim chodziło, dlaczego, ale też zauważyć, że i tu cały czas jest ten sam krój i chociażby to właśnie zdobienie tutaj też mamy wokół zapięcia dołu i rękawów jest dokładnie w codziennej takie samo jak i w tej odświętnej. No i też tutaj jeszcze właśnie jest porównanie tych typów wiązań właśnie purpurki, gdzie można sobie zobaczyć, czym się to różni. Jest pokazana mnogość w sumie można powiedzieć chust, bo akurat na Śląsku to było takie ciekawe, że no tych chust było bardzo dużo, z bardzo różnych materiałów. Jedne były na ramiona, jedne były na głowę, jednymi się zakrywał całymi, całe się kobiety zakrywały, inne gdzieś tam tylko służyły na przykład do ozdoby, czy tak jak merynka, że była tą chustką taką powiedzmy do tańca, do kabotka. I tu w tej części jest właściwie tylko i wyłącznie rozbark pokazany,
ale w takim bardzo, bardzo szerokim znaczeniu. Oczywiście można by tu jeszcze było więcej i więcej i więcej, ale i tak na całej wystawie jest praktycznie 800 eksponatów, więc to jest bardzo dużo. Mimo że no, chciałoby się jeszcze. No tutaj też jest taka część, gdzie właśnie można, tak, tutaj można podglądnąć, zajrzeć. Można sobie właśnie zajrzeć, zobaczyć też bieliznę w tej większej części, gdzie pokazane są u góry, wiszą tam różnego rodzaju właśnie galoty, galoty z klapą, wisi stanik, na który się tak kiedyś mówiło, ale no w całkowicie jakby innym znaczeniu niż dzisiejszy stanik, ponieważ to raczej taki gorsecik, jest taka bluzyczka kiedyś, nie? No i z tamtej strony też jest jeszcze ten fragmencik tej aranżacji kuchni, gdzie są panie właśnie w strojach, no takich codziennych, ale oczywiście też takich bardziej, powiedzmy, eleganckich, no bo jednak taki strój do pola, a codzienny do wyjścia poza domostwo też był zawsze troszeczkę inny.